Szanowni, dzień dobry. Dzisiaj chciałem omówić zadania z naszego spotkania. Mają nieco lżejszy kaliber, może, ale to dlatego, że to jest pierwsze spotkanie po feriach zimowych i wybrałem po prostu trochę algebry, równania i nierówności algebraiczne. No i pierwsze zadanie, pochodzące zresztą z olimpiady matematycznej dla szkół podstawowych w Chile, jeżeli dobrze pamiętam, sprzed paru lat, brzmi w ten sposób, że no mamy trzy liczby ABC, nie muszą to być liczby całkowite, mogą to być liczby rzeczywiste i pokazać, że jeśli spełniają takie równanie A plus B minus C równa się 2 i 2AB minus C kwadrat równa się 4, to stąd wynika, że A musi być równe B i musi być równe C. No i najprostszy sposób chyba rozwiązania tego zadania polega na tym, żeby z pierwszego równania wyznaczyć C i podstawić do drugiego. No i tu trzeba się wykazać pewną algebraiczną sprawnością. Jeśli A plus B minus C równa się 2, no to C to jest A plus B minus 2. Żeby podnieść C do kwadratu, to jest niby suma trzech składników, ale możemy pierwszy z nich, A plus B, potraktować na razie pierwsze dwa jako jeden składnik, to będzie A plus B do kwadratu minus 4, podwojony iloczyn pierwszego i drugiego składnika, razy A plus B i plus 4, no bo 2 do kwadratu równa się 4, no i teraz rozwinąć tą kwadrat A plus B w ten sposób. No i teraz trzeba odjąć od 2AB to, co nam tutaj wyszło i się nie pomylić. A no i pierwszą rzeczą, którą widzimy, to to, że 2AB i minus 2AB to się uprości. Zostanie tyle. No i zgodnie z drugim równaniem to ma być równe 4. Możemy 4 przenieść na lewą stronę. Będzie to minus 4 wtedy. Razem z tą minus 4 będziemy mieli minus 8. Zmienimy znak na przeciwny, dostajemy takie równanie. No i teraz sztuka polega na tym, żeby zobaczyć, że to jest suma dwóch kwadratów A minus 2 i B minus 2. Czyli to jest A minus 2 do kwadratu dodać B minus 2 do kwadratu. No bo rzeczywiście możemy sobie tutaj pożyczyć minus 4A i czwórkę z tej ósemki i to będzie a kwadrat minus 4a plus 4, czyli a minus 2 do kwadratu. I tak samo z drugim wyrazem. No ale suma dwóch liczb nieujemnych, takich jak, no to są kwadraty, są liczby nieujemne, jest równa 0, tylko wtedy, jeśli obie są równe 0, a stąd wynika, że a musi być równe 2 i b musi być równe 2. No czyli wiemy już, że a i b są równe i są równe 2, no a C to jest A plus B minus 2, to jest pierwsze równanie, czyli 2 plus 2 minus 2, czyli 2 i rzeczywiście A jest równe B, równe C i równe 2. Teraz będą kolejne zadania, troszeczkę właśnie nierówności algebraiczne. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Mamy pytanie takie, czy istnieją dwie dodatnie liczby całkowite, których różnica wynosi 2 i których iloczyn jest kwadratem liczby całkowitej. No rzeczywiście to, że dodatnie, to jest istotne, dlatego że gdyby jedna z nich była równa 0, to oczywiście ich iloczyn byłby równy 0, a 0 jest kwadratem liczby całkowitej równej 0. Ale mamy tutaj dwie dodatnie liczby całkowite, więc mamy sytuację taką, że możemy je przedstawić jako n minus 1 i n plus 1, gdzie n jest liczbą naturalną większą od jedynki, tak, żeby ta liczba tutaj nie była równa 0. No i teraz jak spojrzymy na osie liczbowe, najpierw na oś taką, no to mamy n minus 1 i n, dwie sąsiednie liczby naturalne. No, jeżeli popatrzymy teraz, gdzie umieszczone są na osi liczbowej kwadraty tych liczb, no to tu mamy n minus 1 do kwadratu i tu jest pewna przestrzeń większa od jedności i n kwadrat. Ale to, co jest istotne,
to to, że pomiędzy n minus 1 do kwadratu i n do kwadratu nie ma żadnego kwadratu liczby całkowitej. A no bo to musiała być liczba, która znajduje się pomiędzy n minus 1 a n, a pomiędzy n minus 1 a n nie ma już żadnych liczb całkowitych. No więc możemy teraz napisać taką nierówność. No, tu mamy tą naszą liczbę, iloczyn dwóch liczb całkowitych różnych, które różnią się o 2. No, z jednej strony ten iloczyn jest większy od n minus 1 do kwadratu. Dlaczego? No bo jeżeli tę liczbę zastąpimy przez n minus 1, czyli przez mniejszą, to iloczyn będzie mniejszy, a ten iloczyn to jest n minus 1 do kwadratu. Z drugiej strony to jest, ten iloczyn jest równy n kwadrat minus 1. No jeżeli dodamy do niego 1, to otrzymamy liczbę większą, a to będzie właśnie liczba n kwadrat. No stąd wniosek jest taki, że ten iloczyn musi leżeć pomiędzy n minus 1 do kwadratu i n kwadrat. I nie może być liczbą, kwadratem liczby całkowitej, ponieważ między tymi dwoma liczbami n minus 1 do kwadratu i n kwadrat już żaden kwadrat liczby całkowitej się nie mieści. No i to jest typowy sposób rozwiązywania tego typu zadań. Za chwilę zrobimy sobie jeszcze dwa przykłady. Polega właśnie na tym, żeby pokazać, że się coś nie mieści pomiędzy dwoma liczbami. Dobrze, to tutaj może się przesunę. Teraz zadanie jest takie, trzeba wykazać, że nie istnieje dodatnia liczba całkowita n, dla której n kwadrat plus n plus 1 jest kwadratem liczby całkowitej. To znaczy, że n kwadrat plus n plus 1 równa się k kwadrat, gdzie k jest liczbą całkowitą. No znowu to, że n jest dodatnia, jest ważne, bo gdyby n było równe 0, no to 1 jest kwadratem jedynki, tak? Także to tę sytuację trzeba tutaj wyeliminować. No i znowu patrzymy na osie liczbowe. Tym razem patrzymy na oś liczbową i stwierdzamy, że pomiędzy n a n plus 1 nie mieści się żadna liczba całkowita. No a tu mamy n kwadrat i n plus 1 do kwadratu. No i co można powiedzieć? No tu mamy naszą liczbę k kwadrat, n kwadrat plus n plus 1. No n kwadrat jest na pewno mniejsze niż n kwadrat plus n plus 1, bo żeby dostać z k kwadrat n kwadrat, trzeba od k kwadrat odjąć n i odjąć 1. Obie te liczby są dodatnie, czyli w rezultacie otrzymamy coś mniejszego. Z drugiej strony natomiast k kwadrat jest mniejsze niż n kwadrat plus 2n plus 1, no bo żeby otrzymać n kwadrat plus 2n plus 1, trzeba do k kwadrat dodać n, a n jest liczbą dodatnią całkowitą. Natomiast n kwadrat plus 2n plus 1 to jest n plus 1 do kwadratu. Czyli musiałoby tak być, że ta liczba k kwadrat, ten kwadrat liczby całkowitej mieściłby się między n kwadrat i n plus 1 do kwadratu, a tam, czy znajdowałby się pomiędzy n kwadrat a n plus 1 do kwadratu, a tam nie ma miejsca na kwadrat liczby całkowitej. To znaczy, że założenie, które przyjęliśmy, że taka liczba istnieje, prowadzi do sprzeczności, a zatem taka liczba nie istnieje. Taka liczba n, dla której n kwadrat plus n plus 1 jest kwadratem liczby całkowitej, nie istnieje. Dobrze, no i teraz jeszcze jedno zadanie bardzo podobne. Podobnie jest z liczbą postaci n kwadrat plus 3n plus 1. Tym razem tylko będziemy pokazywać, że ta liczba, jeżeli miałaby być kwadratem liczby całkowitej, to musiałaby się leżeć gdzieś pomiędzy n plus 1 do kwadratu i n plus 2 do kwadratu, a to jest niemożliwe, ponieważ pomiędzy n plus 1 i n plus 2 żadna liczba całkowita już się nie mieści, a zatem pomiędzy n plus 1 do kwadratu i n plus 2 do kwadratu nie mieści się żaden kwadrat żadnej liczby całkowitej. No i budowa tej nierówności jest podobna. Startujemy od n kwadrat plus 3n plus 1. No i jeśli odejmiemy n, to otrzymamy liczbę mniejszą.
n kwadrat plus 2n plus 1, więc to jest mniejsze ta liczba niż k kwadrat, no a to jest n plus 1 do kwadratu, to znaczy k kwadrat musi być większe od n plus 1 do kwadratu. No, z drugiej strony, jeżeli dodamy do tego n plus 3, to dostaniemy n kwadrat plus 4, n plus 4, ale n plus 3 to jest liczba dodatnia, więc w wyniku takiej operacji dostaniemy liczbę większą. Czyli ta nierówność wygląda w ten sposób, że k kwadrat jest mniejszy od n kwadrat plus 4, n plus 4, no a to jest n plus 2 do kwadratu. W związku z tym liczby takiej postaci, która miałaby być kwadratem liczby całkowitej, nie da się, takiego kwadratu liczby całkowitej nie dałoby się nigdy zmieścić pomiędzy n plus 1 do kwadratu i n plus 2 do kwadratu, więc k kwadrat nie może być, czy też n kwadrat plus 3n plus 1 nie może być kwadratem liczby całkowitej. No i to jest rozwiązanie tego zadania.